standardów obowiązujących w NATO, wyjechała na ogarnięty wojną wschód Ukrainy. Postanowiłam pojechać z nimi, aby nauczyć się ratować życie i sprawdzić przygotowanie medyczne Ukraińców. Jedziemy karetkami, które pozostaną na froncie jako dary od wolontariuszy. 2000 kilometrów drogi. Niestety, nie obeszło się bez przygód. Jesteśmy na granicy województwa donieckiego i ługańskiego. Jedna z karetek, którą wieźliśmy, niestety została w tyle, bo dwa koła zostały przebite jednocześnie przez dziurę. Po dwóch dobach podróży trafiamy do ochotniczego batalionu pod Ługańskiem. Wymieniamy się prezentami, kurtkami i naszywkami oraz umawiamy się na poligon, na szkolenie. Dzisiaj nasi polscy wolontariusze będą trenować razem z ukraińskimi żołnierzami. Będą się uczyć od siebie nawzajem, jak ratować życie w czasie walki i po walce. Nie pakujemy na siebie. Jeżeli rana jest duża, jeśli jest rana wielka, to nie dajemy w całą ranę, tylko patrzymy, która arteria uszkodzona. Jeśli wielka rana, tylko zwęża naczynia. Może orło. Po zajęciach teoretycznych przechodzimy do praktyki. W tym momencie będzie się odbywać imitacja patrolu. No tutaj mamy w tej chwili do rozpoznania, która wykonuje szturm. Mimo tego, że Ukraina nie jest w NATO, to ćwiczy jak ćwiczą wojska NATO. I technika wykonana jest taka sama. To piosenka dla naszych polskich braci. My tutaj przyjechaliśmy jako wolontariusze, instruktorzy i oni są w stanie oddać za nas życie. Są bardzo wdzięczni za to, co robimy dla nich i myślę, że ta wdzięczność, no nie daj Boże, jeżeli coś się stanie u nas, może wrócić z plusem dla nas. Przyjeżdżam jako słuchaczy, a odjeżdżam jako przyjaciół. Po całym dniu treningu wracamy na bazę. Ja jadę z jedną z wolontariuszek. Po drodze spotykamy jej męża. Ochotnika innego batalionu, jaki stacjonuje w pobliżu. To, co mi opowiedzieli, było najprzyjemniejszą historią, jaką usłyszałam tego dnia. On do mnie na śniadanie przyjechał. Na pierwszą randkę przyjechał do mnie czołgiem. Nie wiem, czy do jakiejś dziewczyny ktoś przyjeżdżał czołgiem, ale do mnie przyjechał. Nas był nie restauran. Zamiast restauracji mieliśmy ziemiankę. I on ciebie robi dzisiaj? Nie tu cię na łóżki, no ma. Kiedy robił mi herbatę, nie było łyżki. Zerwał z drzewa gałązkę i mieszał nią. Do cukru też nie było łyżki, więc ręką nasypał cukru do szklanki. Pamiętasz? Tutaj zaczynasz doceniać podstawowe rzeczy, na przykład kwiatek na skraju drogi, nocą gwiazdy. Tu w ogóle są miliardy gwiazd. To takie romantyczne. Tego z niczym nie można porównać. Żadna restauracja ci tego nie da. A nad nami latały rakiety Grad. Ja nie pozwalałem wypuszczać jej tam, gdzie jest niebezpiecznie i strzelają. No ale ona i tak nie wiem w jaki sposób przesmykała się i pojawiała się spod ziemi. Ja na pewno tego jeszcze nie rozumiałam. Zrozumiałam, gdy powiedział do mnie, najbardziej na świecie boję się tego, że zadzwonią i powiedzą przyjedź i zabierz ciało swojej maleńkiej. Następnego dnia szkolenie w stacjonującej 40 km dalej brygadzie czołgistów. Wtedy się wbijamy, albo tutaj, albo tutaj. Dobra, tu. Ostatnim razem taki smaczny, jakiś słów. W ramach podziękowania żołnierze przygotowali dla nas uroczystą kolację. Do późnych godzin nocnych rozmawiamy o wyposażeniu medycznym armii. Nie ma tutaj nic, co by pomogło w medycynie pola walki. W domu, jak się skaleczysz, jak kroisz chleb, tak. Zasypiamy w piwnicy, w jakiej żołnierze mieszkają od wielu miesięcy.
Niektórzy przed snem piszą do bliskich. Ja poznałam swojego chłopaka na jednym ze szkoleń. On jest w innym trochę batalionie. Bo on się martwi, ale radę, że bardzo chciałam jechać i na moim miejscu też by pojechał. Ta kamizelka, która tam stoi, właśnie pożyczyłam od niego tam wkłady i całe to właśnie obszycie. To właśnie w tej bazie zostawiamy jedną z polskich karetek. Na kolejnej bazie rozdanie pomocy humanitarnej z Polski i kolejny trening. Kiedy my byli w Piskach, był taki przypadek, że była ranna jedna osoba. Była ranna jedna osoba. I był jego kolega. I był jego partner. Który cały czas prosił, żeby mu pomóc i żeby z nim być. Jesteś sanitariuszką tutaj w bojowych warunkach. Myślisz, że takie szkolenia są potrzebne? Myślę, że tak. Wielu żołnierzy już dużo wie, ale za każdym razem dowiadują się czegoś nowego. Ja wybrałam swoją drogę. Ktoś chce rodziny, a ktoś chce być na wojnie. A ty nie chcesz rodziny? Na razie nie. Ви всі черкащани, хлопці? Bardzo dobrze, Zruru. Polscy wolontariusze jadą zawieźć drugą karetkę w okolicy donieckiego lotniska. A ja wracam do Polski, analizując w drodze wszystko, czego nauczyłam się podczas tego wyjazdu. Powiem tak, jeśli człowiek nie wie nic, to tutaj jest trupem. I ten, kto jest obok niego, a jest ranny, też jest trupem. Ale jeśli ma chociaż jakieś pojęcie, to wtedy uratuje siebie i człowieka obok też. Kiedy kochasz, bardziej chce się żyć niż kiedykolwiek wcześniej. Takie historie i miejsca uczą cenić tych, którzy są z nami i w pełni cieszyć się z tego, co mamy.